Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Heninga Mankela Ręka. Pożegnanie z Kurtem Walanderem. Czyta Leszek Filipowicz. Gdy dotarli do Lederup, prawie wszystkie reflektory były pogaszone. Dół, w którym znaleziono szkielet, przykrywała Plandeka. Samotny radiowóz policyjny stał przy taśmie zabezpieczającej. Nyberg i inni technicy już odjechali. Walander nadal miał w kieszeni klucze do domu. Wyjął je. I podał Martinsonowi. Tym razem nie przyjechałem, żeby obejrzeć dom. To twoje klucze. Ty otwieraj. Dlaczego wszystko musi być takie skomplikowane? Zapytał Martinson, nie oczekując zresztą odpowiedzi. Weszli do środka i zapalili światło. Księgi wieczyste, powiedział Walander. Dokumenty, które opowiadają historię domu. Poświęćmy im chwilę. A potem zaczekamy, aż technicy i lekarze zrobią swoje. Zaczęli każdy w innym miejscu. Martinson w sypialni, Walander w czymś, co przypominało połączenie salonu i pokoju do pracy. Gdy Martinson zostawił go samego, Walander stał bez ruchu, pozwalając wzrokowi i myślom wędrować po pokoju. Czy kiedyś przebywała tu kobieta, która z jakiegoś powodu została zamordowana i zakopana w ogrodzie? Dlaczego jeśli to tutaj mieszkała nikt nie zauważył jej zniknięcia? Co się rozegrało w tym domu? Dwadzieścia lat temu? Pięćdziesiąt lat temu? A może sto? Valander zaczął metodycznie szukać. Na początku oczami. Ludzie zawsze zostawiają wiele śladów. Poza tym są jak chomiki. Magazynują rzeczy, dokumenty w szczególności. Jego wzrok padł na biurko stojące przy oknie. To tam powinien rozpocząć. Blat był ciemnobrązowy, z pewnością miał swoje lata. Walander usiadł na krześle i próbował otworzyć szuflady. Były zamknięte. Zerknął na biurko, czy nie leżą na nim jakieś klucze. Potem pomacał palcami pod stołem. Też nic. Podniósł ciężką lampę z mosiądzu. Leżał pod nią klucz na cienkiej, jedwabnej tasiemce.